Witam serdecznie. W tym filmiku opowiem o funkcjach. Podam pojęcie funkcji, podam sposoby określania funkcji oraz pokażę, jak wyznaczać dziedzinę i zbiór wartości funkcji. Zapraszam do obejrzenia. Funkcją f ze zbioru x w zbiór y nazywamy takie odwzorowanie, w którym każdemu elementowi ze zbioru x przyporządkowujemy tylko jeden element ze zbioru y. Wiem, że to brzmi strasznie, ale ważne jest tutaj każde słowo. To, że każdemu elementowi przyporządkowujemy i że tylko jeden element przyporządkowujemy. Jeśli te warunki są spełnione, to takie odwzorowanie można dopiero nazwać funkcją. Czyli funkcja to pewna relacja między elementami dwóch zbiorów. Zbiór x nazywamy dziedziną funkcji. Elementy zbioru x nazywamy argumentami funkcji bądź zmiennymi niezależnymi. Zbiór y nazywamy przeciwdziedziną funkcji. A zbiór tych elementów ze zbioru y, które zostały przypisane elementom ze zbioru x, nazywamy zbiorem wartości funkcji. Zazwyczaj w praktyce mamy do czynienia z funkcjami liczbowymi, czyli takimi, w których zbiory x i y to zbiory liczbowe. Jeśli niepuste zbiory x i y są pod zbiorami zbioru liczb rzeczywistych, to właśnie taką funkcję nazywamy funkcją liczbową zmiennej rzeczywistej. Funkcję można opisywać na różne sposoby. Można podać przepis słowny, można narysować w tabelce, na grafie, można podać zbiór par uporządkowanych, można zapisać wzorem bądź narysować wykres. Pokażę na przykładzie, jak przedstawić jedną funkcję na te 6 różnych sposobów. Przepis słowny. Każdej liczbie naturalnej mniejszej niż 10 przyporządkowano liczbę 3 razy większą. To ten pierwszy sposób. Za pomocą tabelki przedstawiam liczby naturalne mniejsze niż 10. 0 również można uznać za liczbę naturalną. I odpowiadające im liczby 3 razy większe. To przedstawienie funkcji w postaci tabelki. Przy pomocy grafu dwa zbiory liczbowe i każdej liczbie przyporządkowano liczbę 3 razy większą. Przy pomocy zbioru par uporządkowanych tu wypisałam, jakie to pary uporządkowane spełniają daną funkcję. I przy pomocy wzoru y równa się 3x. Tu oczywiście x jest elementem dziedziny, y elementem zbioru wartości. I teraz ostatni sposób przedstawienia funkcji – wykres. Wykres rysujemy w układzie współrzędnych. Odsyłam do mojego wykładu o układzie współrzędnych. W układzie współrzędnych zaznaczamy punkty odpowiadające parom liczb, które naszą funkcję reprezentują. W naszym przypadku jest to 10 punktów zaznaczonych na rysunku. Aby dobrze zrozumieć, które z przyporządkowań nazwiemy funkcją, podam kilka przykładów i wyjaśnię, które z nich jest funkcją. Pierwsze. Każdemu Polakowi przyporządkowujemy jego numer PESEL. Otóż jest to funkcja, bo każdy Polak ma dokładnie jeden numer PESEL. Nie ma Polaka, który by nie miał PESEL. Każdemu mieszkańcowi Krakowa przyporządkowujemy jego samochód. To nie jest funkcja. Każdy mieszkaniec Krakowa ma samochód? Nie. Są osoby mieszkające w Krakowie, które nie mają samochodu. Są też osoby, które mają kilka samochodów. Każdemu uczniowi Twojej klasy przyporządkowujemy jego ulubione czasopismo. To też nie jest funkcja. Uczeń Twojej klasy może mieć ulubionych czasopism kilka, bądź nie mieć takiego wcale. Każdemu autobusowi w mieście przyporządkowujemy jego numer. To jest funkcja. Na każdym autobusie znajduje się numer i jest dokładnie jeden. Każdemu miastu w Polsce przyporządkowujemy liczbę mieszkańców. Otóż to też jest funkcja. Książkom przyporządkowujemy nazwisko autora. To już nie jest funkcja. Autorów może być kilku.
Oczywiście każda książka może mieć jednego autora bądź kilku. Wielokątom przyporządkowujemy ich obwód. To jest funkcja. Dla każdego wielokąta istnieje dokładnie jedna liczba określająca jego obwód. I dalej liczbie O będącej długością okręgu przyporządkowujemy promień okręgu R. Jest to funkcja. Da się tą zależność opisać wzorem. O równa się 2 pi r. Liczbie k przyporządkowujemy jej iloczyn powiększony o 4. To też jest funkcja. K przyporządkowujemy k kwadrat plus 4. Drodze przebytej przez samochód, czas potrzebny do jej przejechania. To też jest funkcja. Istnieją różne sposoby zapisywania tej zależności nazwanej funkcją. Możemy zapisać, że x przyporządkowujemy f od x, czyli x strzałka f od x, lub x przyporządkowujemy y, lub x przyporządkowujemy y równe f od x. Elementy dziedziny nazywamy argumentami funkcji i najczęściej oznaczamy x. Elementy zbioru wartości nazywamy wartościami funkcji i oznaczamy najczęściej y. Dziedzinę funkcji oznaczamy dużą literą x, a zbiór wartości dużą literą y lub f od x. Po obejrzeniu tego filmiku powinieneś pamiętać, co to jest funkcja, czyli że jest to przyporządkowanie elementom pewnego zbioru, elementów drugiego zbioru, ale konkretne. Każdemu elementowi jednego zbioru przyporządkowany jest tylko jeden element drugiego zbioru. Pamiętaj, jak możemy przedstawiać funkcję. Przez opis słowny, przy pomocy tabelki, grafu, wykresu, zbioru par uporządkowanych bądź wzoru. Życzę powodzenia w zadaniach z funkcjami. Zapraszam do rozwiązywania zadań testowych. Do widzenia.